Hej, cześć, siemano wam wszyscy ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Lakmy w Wukong. Uwaga, stała się dość ciekawa sytuacja, kiedy byłem sobie tykwę upgrade'nąć. Co, muszę odejść, żeby to się zaliczyło, czemu nie mogę siąść przy tym? Teraz dopiero. Uwaga, kiedy byłem ulepszyć tykwę, to okazało się, że jest tykwa do kupienia. I też do upgrade'u. I to tykwa. Ulepszyłem sobie oczywiście wino z kokoska do kolejnego poziomu. Teraz jest to 10-letnie wino z kokoska. Przywraca 43% maksymalnego zdrowia. Dzięki ulepszeniu tykwy mam właśnie dwa miejsca, więc mogę coś tutaj jeszcze dołożyć. Powoli przywraca zdrowie, zwiększa obronę. Zwiększa szansę na krytyka, zwiększa redukcję. Zwiększa maksymalne zdrowie. Ja też kupiłem u naszego ziomeczka. Zwiększa to na porażenie. Dobra. Nasze lotoska wracają do łask. Nie, twarzenia swojego nie ma. Bo tutaj w sklepie chyba tak, jeszcze nic nie mam. Tutaj nie mam co brać. Dobra. I uwaga, jaka tykwa była do wzięcia? Mogłem ulepszyć moją tykwę na kolejny poziom za 2, ale mogłem też kupić za chyba 1500 woli kolejne pnącze, co oczywiście zrobiłem, i tykwę. Tykwę nefrytową jakoś tak i ulepszyłem za 3 pnącza do nefrytowej tykwy Guan Yin. Jak widzicie, mam aż 8 użyć tykwy. To jest po pierwsze, a po drugie jeszcze ma to buffa, który leczy wszystkie moje pobliskie kopie. Tak więc jeśli dobrze to wykorzystam, to jestem w stanie na spokojnie dłużej przytrzymać sobie moje klony w trakcie walki. A to jest, myślę, naprawdę bardzo dobra rzecz. Myśl ma moc przeobrażania. Twoje intencje czynią cię Yao Guai lub Bodhisattwą. Przyrodzona natura nie istnieje, jest jedynie iluzją. Taki jest opis tej tykwy. Ale jeszcze bym sobie sprawdził dla świętego spokoju, czy dobrze pamiętam, jak działał ten wóz wielu. 2 minuty cooldownu, 160 many to zabiera. Kopie nie są jednak wytrzymałe, mogą zostać szybko zniszczone w bezpośrednim starciu. Czekaj, tutaj. Wydłuża żywotność kopii. Zwiększa zdrowie. Okej, czyli po prostu, czy jeśli dobrze rozumiem, jeśli będę leczył w miarę na bieżąco te moje kopie tą tykwą i przy okazji siebie w walce, no to dzięki temu dłużej zostaną ze mną na polu walki. A to jest, jak wiadomo, jak najbardziej na plus. Kolejna goryczka. Spoko. Serio? Kolejna kapliczka? Tak blisko? Przyznam, że jestem teraz trochę zdziwiony. Okej. Tam jeszcze widziałem, jest przejście dalej. Świętynia ochrona. Proszę, znowu ten typ. I mamy tego starszego typa z tykwą. Fajnie. Dobra. Zawalczmy w takim razie.
Well, well. Harsh winds and an old friend. I couldn't be happier. Join me. Snow is the best soil for poetry. Co jest? Czemu on nie staje się przejść przez ten ogień? Oje! Trucizna, trucizna! Zdjąłem to? Tak, zdjąłem to. Dobra, czekaj, muszę się wzmocnić na trutkę. To było to? Nie. To było to? Tak. Jak ci zaraz widnę? Jak to fajnie idzie? Kurde. Nie wierzę, że jeszcze zdążyłem go rozbić. No nie! Co za gnój! Serio zdążył! Myślałem, że go zrobię tak fajnie jako ten. Co za gnój! Ale ani uniku nie zdążyłem zrobić, ani się przemienić tego wybuchowego szczura, bo chciałem w sumie go właśnie jako ten szczur rozwalić. Ale się przeliczyłem niestety. W trakcie tej walki. Ale kurde, ale to fajnie by to wyszło. Wygrać za pierwszy zamłócony. To już zaszło chyba drugie spotkanie z nim, co nie? O, no. Ah, hold it, my friend. Sit with me a while. Dark furred, devious natured. Hunting that Gwai is no simple task. You do have some skills, but this land bites with cold. Lack of readiness could be your undoing. Our reunion is destined, and so is my role to teach you this little trick. Ah, I am extraordinary, as is my flame. It shall help you in need, be it injury, weariness, or frostbite. Beast or yaogwai, none shall dare to draw nigh. Krąg ognia, proszę bardzo, czyli o to chodziło z tym ognistym kręgiem, którego też mogą klony użyć. Utworzony kosturem ognisty krąg może zapewnić szybsze przywracanie zdrowia. Ciekawe, czy też jest upgrade'owany. No oczywiście. I proszę, mogłem wszystko, co mam w unieruchomieniu, przepakować do... przepakować do kręgu ognia. Zobaczmy, świetlista darma. Każdy poziom nieznacznie wydłuża czas trwania. Wściekłe płomienie zapewnia co sekundę dodatkową koncentrację w kręgu ognia.
płonący zapał zwiększa maksymalną wytrzymałość, gdy postać znajdzie się w kręgu ognia. Objęcia płomieni. Umiarkowanie zwiększa wskaźnik redukcji obrażeń otrzymywanych w kręgu. Wzmocnienie. Przebywanie w kręgu powoli przywraca zdrowie. Tylko czemu to jest tak późno? To trzeba sobie ile? Minimalnie 5 punktów wydać, żeby to móc to mieć. Na maksimum przynajmniej, wiadomo. Jak tylko na pierwszy, no to wtedy 4 punkty wystarczą. I nieograniczone błogosławieństwo. Po krótkim przebywaniu w postaci w kręgu ognia efekt utrzymuje się nawet po jego opuszczeniu. Koszt many zaklęcia zwiększy się umiarkowanie po obudzeniu tego talentu. Wait, moment. Mam wrażenie, że kawałek tego tekstu został wycięty chyba. Po krótkim przebywaniu postaci w kręgu ognia coś tam i efekt utrzymuje się nawet po jego opuszczeniu. Ale w jakim znaczeniu? Zwiększa się atak, czy czy wszystkie te powyższe rzeczy z kręgu się utrzymują nawet po jego wyjściu? Krąg ognia, ratujące życie zaklęcie, które dzięki narysowanemu kosturem na ziemi prostemu kręgowi zapewnia ochronę przed zimnem i może przygotować się na cienie na zbliżające się starcie. Pozostawanie w kręgu przyspiesza odzyskiwanie zdrowia, a efekty napojów są wzmocnione. Czas trwania kręgu jest na tyle długi, że umożliwia wyjście z niego w celu stoczenia walki, a następnie powrót, gdy jego efekty nadal działają. Po upływie wyznaczonego czasu krąg znika. Ok, kosztuje mnie 60 punktów many i rozumiem... Właśnie dalej nie wiem, czy to jest 50 sekund cooldownu, czy to działa 50... Dobra, nie, co ja gadam, nie, to jest bank cooldown. Bo tutaj unieruchomienie też ma 50 sekund, a to jest po prostu... To się odnawia. Dobra, szczerze, dla samego testu chętnie bym sobie wybrał to zaklęcie. Ale to za moment. Zobaczmy, co się kryje tutaj. Tak dalej. O, proszę. Mamy skrzynu, nie? A co w środku? Krew żelaznego byka i trochę złota. Okej. Close, close. Znowu strasznie duża połać pustego terenu. Pa. Co tu mamy? Listy dzwonek, spoko. Oho, chyba się szykuje zjazd. Mam rację, czy nie mam racji? Mam rację. Krótko mówiąc, już się nie wrócę w swoją... O, gadstelka! Ała, ała! Jest walnie, bolą te efekty czas... te efekty. Jak nie wkurde, tam jak chwila. Ja się serio aż zastanawiam, co by było, co się dzieje, co się ziemi? Ja się serio zastanawiam, co by było, gdybyśmy mieli tego, nie? Admiral, why so stubborn? Keep at it, you could melt into blood and pus. Darling, come on, it's perfectly cool in here. Join me inside, without being beyond practice, will you? Such humor, Admiral. Let go of your stubbornness and I could request Master to set you free. Then I'd be open to joining you. Oh, I don't deserve you. That old bastard has really made good use of Wukong's relic. Even you left your courtier bend to his will. Oh! Yet my ears tell me that the Destined One has dropped the money wheel. Pity. Reckon it won't be your Master who unlocks these metals eventually.
These gold symbols are made by our Grand Master, and you think a puny monkey can go beyond that? Okej, ktokolwiek jest w środku, ma jego niecie w łapie. Skoro tak po takim po uderzeniu, co jest? Taki, takie talerzyki. Dzwonienia, jak taki dzwon kościelny. Co jest? O, kurwa, gigantyczny żółw! Roused Turtle General. How could you know he's here below? Turtle? Snake? Who cares? I caught a whiff of monkey scent familiar enough for me to sound my welcome. Master valued your talents. He kept you alive beneath the pagoda for your own good. How ungrateful. Evidently, you just don't deserve the ecstasy of the New West. Koleżanko, ja jeszcze nie mam zamiaru oszaleć przez jakąś and dużą pagodę. Stupę just have a try, will you? Ja mamy nie mam! Ja nie mam many! Jestem regenerowany many w ogóle! Oczywiście Swagara ma oczywiście sporo ataków błyskawicowych. Nice! Nie no, nie trafiłem! Ajajaj, za mało! O, to sobie też. Ja nie lubię, jak te ataki nie trafiają. O, to chyba nie! O, to nie zadziałało, okej. Okay. To lipa. Fuck! No, łykaj! Ej, co jest? Ej, to był fuks akurat. Fuck you! Stubborn as a stone, my words are wasted on you. Super. Now that my persuasion has failed, you'll go back to the pagoda and be remade. The crowd surge and shiver. Ten, co za kupa? Jeden kurs zinwestować. Wciąż tak ciemno nagle jest. Oho! O, ale cwana gdzieś chciała złapać. Ej, ten unik teraz piękny. Unik z grzmotem. Co jest? Dobra, złapała mnie niestety. Tremors for thunder. Ale aż tak by to nie zabolało. To w ogóle nie wiem, co robię. Kinka do sobie. Ałaci! Nie, kurde, nie chciałem zużywać dni. To już nie. Ej, dobra, to było niespodziewane. Aj, zaboli! Żyjesz czy nie? Nie żyję. Why choose destiny over your very life? Niestety. A czemu tak się nagle ekran zciemnił? Co jest? Teraz będzie normalne czy nie?
No teraz jest normalne. Ej, co to takie ciemne się zrobiło? Halo? A w ogóle tu jest ten, tu jest kapliczka. Nie gadaj, jeszcze jest tu jakiś ląk w pobliżu. No come on, serio? I przypuściło mi cały ten dialog. Czy to jest Long? Long se wędkuje? Long. Ej, dwaj tacy bossowie obok siebie? Okej, okay, cwany projekt broni, nie powiem. Cyjanowy Long! Dobra. Dobry. Au! Ej, no serio trafił? Teraz tak, już za wcześnie wyglądałem. Au! Seriously? No, zajebiście! Nie tak zmarnować nie chcę. Ej, co on chce u mnie ogonem tak jedną? A, pewnie, znowu chcę mieć, dlaczego by nie? Ja ci teraz giknę? A nie. Okej, okay, tego się przyznam nie spodziewałem. Może powinienem. Ramurka. No i jazda. No! Nie, no, kurwa, nie wierzę. Zasiądłem. Dobrze. I jak zaraz hitnę? Dobra, niestety trochę pioru. Cel obrywałem. Fuck, za wcześnie! Jezu, czemu on tak przyciąga ten drugi strzał? Atakuję teraz broń. Cokolwiek to jest. Teraz mogę przyznać drogę. A chuja mogę, bo zaraz one-shotowany z tego pierdolonego doskoku. Ej, dlaczego jak ja używam buffa piorunów, to bije z tego ledwo kurwa co damage, ale jak on używa buffa piorunu, to mnie one-shotuje z tego doskoku. Przecież to jest kurwa nienormalne. To jest jedyny boss, który mnie tak wkurwia. Czyli longowie. Przez to, że mają ten grzmot, który jest absurdalnie zjebany.
2. Też sam mogę. Okej, to był przypadek. Jak? To jak? Jak on mnie zwykłym ciosem wypierdolił z tego, skoro powinien to zablokować? Z komentarza. Leci. Hajste. Ładnie. No to... No i wyrzucił mnie. Szkoda. Do tyłu! Ochrona, ochrona. Dobra. Tego muszę unikać za wszelką cenę. To ładnie uderzyło. Pyk! Dobrze. Też kurde, mogę poczekać, aż będzie w powietrzu. Jak to tą królową longijczycę zrzuciło na glebę, no to może jego też by tak fajnie powaliło. Yeet! Aha, chuj, nie ma ich pięcia. To zdążył mnie kurwa chuj wie czym zablokować. Debuff mu się skończył na ten piorun. Jak on mnie z tego trafił? Byłem poza jebanym zasięgiem. Dobra, to jest mega YOLO. Się wypłukuje totalnie z many na wszystko poza moją kamienną skórą. O, ładnie się zablokowała teraz kopii. No to już jest po nim. To już jest po nim. Nic! Pyk! Mamy go! Która to próba? Nie mam pojęcia! 10 co najmniej. Nie wiem, że będzie druga faza. Nie, dobra, bo spróbował się jakieś to odgryźć na koniec. Ja taką cichą nadzieję, że może jego broń zabierzemy, no ale niestety nie. Mamy kolejną skrzynkę. Wyśmienita złota nić razy 2. Kolejny rdzeń umysłu. Dobra. Kolejna perła longa. Spoko. Ale to mogło być za bossa jeszcze. Szpon wstrząsający górami. To było na pewno w skrzynce. Ognisty oddech. To też pewnie było w skrzynce. No, co jeszcze? A i to tyle. Okej. Okay. Dobra, do kapliczki, do kapliczki. Zobaczymy sobie wszystko. Gdzie ona była? Tam jest walka. Nie. Znaczy, tak, tak, tak. Na walkę pójdziemy. Gdzie my? Ale to za moment. Gdzie jest ta kapliczka? Halo, powinien ci... Dobra, nieważne. Najprostszy możliwy sposób. Chociaż wiecie co? Mogłem sobie też wywalić tę obronę zwykłą u tego pieseła, a mogłem to przerobić na obronę przed grzmotem i wyszłoby mi to chyba na lepsze. Okej, mamy kolejną broń tutaj dalej. Proszę, proszę. Mityczny kostur. Kostur złotego longa, tak 108. Nice. Umiarkowanie zwiększa obrażenia zadawane przez wszystkie ruchy w postawie filaru. Możesz przywołać longa, aby nałożył na wroga grzmot przez silne ataki, które kosztują 3 lub 4 punkty koncentracji. O kurwa mać. Ale okej, okay, potrzebuję jeszcze czwartego longa pewnie pokonać. I dodatkowo 2 sztuki stali z góry Kun. Nie mam bladego pojęcia, gdzie to zdobyć, nie? Ale to może być niezła broń. Zwłaszcza, że ma podbicie damage'a o 38 punktów. Co jest naprawdę intrygujące. I tutaj jest oczywiście upgrade'em kostura splecionego longa.
co wręcz pokazuje, że w praktyce powinienem najpierw otrzymać to, potem zdobyć to, a potem mieć już odblokowane to. Dobra, tutaj dalej pusto, ale ciekawie co się tutaj może odblokować, nie? Plus ciekawi mnie, czy ja jestem w stanie na przykład ulepszać potem te kostury. Czy to jest tylko to, co mam teraz, nie? I kropka. No idea. I dobra, zobaczmy tutaj. Epicki jakiś składnik. Przez krótki czas po użyciu tykwy znacznie zwiększa wskaźnik następnego niewidzialnego ataku podczas kroku chmury. Nie takie złe. Ale to jest pod build typowo pod ten krok chmury. Ja nie korzystam ani z tego kroku, ani nie mam dobrego buildu, aby z tego korzystać, więc... podziękuję. Dobra, uzbroić lekarstwa, które jeszcze mogę. Czyli tak, granulki wzmocnienia jedną sztukę, tutaj jedną sztukę. To jest full, to jest full, to jest full, to jest full. Tutaj nie mam lukrecji. Dobra. Iskierki w takim razie. Wchodzimy tutaj. W potęgę dajemy tę iskierkę. Czy ja chcę stąd coś zabrać? Niespecjalnie. Mam takie fajnie wszystko to tagowane. Ale w sumie, ale tu była chyba odporność na plagi chyba, nie? Skraca czas trwania efektów plagi. A tutaj jeszcze zwiększa odporność na plagi, czyli mogłem w sumie jeszcze tak się wycwanić, że mogłem wydać ile tutaj jest? 2, 4, 6... 18 punktów musiałbym w to wydać, ale to jest sporo gołocenie któregoś drzewka, żeby móc to zrobić. Przecież w sumie, no, nie korzystam na przykład z postawy pchnięcia w ogóle w trakcie tego, więc zobaczmy ile będę miał punktów łącznie. 13. No to by coś się jeszcze z filaru wzięło. Okej, zaklęcia mam, które chcę. Czy podróżować nie mam dokąd? Odpocząć? No odpocząć w sumie już odpocząłem. Dobra, no to jeszcze jeden boss nam został. Jak myślę, jak powycinam te nieudane próby, no to... raczej sporo czasu odcinka zaoszczędzę, więc spróbuję jeszcze zmierzyć się z nią. Died and come back. Change your mind. Then and flash. Tremors for thunder. Cast it for bolts. Super. Widzę, że ta walka z Longiem nie bardzo mi służy na niej. Kurde, prawie. Come on. Dobra. Big fight tu. Teraz, a teraz to. Halo, zapraszam na ziemię. Kurde, zaczął się gadać. Aha. No, co? Ej, co to jest kurwa za jakiś atak obszarowy? Co ja mam tam teraz zrobić? Wejść na kostur czy wypierdolić z tej areny, żeby tego uniknąć? A to w ogóle widzę blisko byłem tej kapliczki. You want to save him. But who'd do the same for you? Then... and flash!
Ten? No come on! A, pierwszy! Ej, ale wiecie co? Na nią w sumie krok chmury nie byłby taki zły, tak mi się wydaje. Master asked to keep you, otherwise I would have finished you off. Pewnie. Tak sobie wmawia. As stubborn as a stone, my words are wasted on you. Now that my persuasion failed, you'll go back to the pagoda and be aha, okej. Okay. Ma pociski i nie blokowane. Zajebiście. Ja kurwa o wiele takich przycisków, nie? The clouds surge and shiver with thunder! Zaśku, zrobię to ściemnienie ekranu, kurwia, nie? Aha, wstałem, kurwa, unik. Ja bym chciał użyć na nich klonów. Ale jest to duży problem. Ja nie wiem, kiedy ona zamierza nagle zmienić się w tego pierdolonego smaczucia. Co sprawia, że niestety, ale moje klony w tym momencie są totalnie bezużyteczne. A jeśli użyję ich w złym momencie i stracę te klony, przez to, że ona właśnie wypierdoli w powietrze, to będę trochę zły. Jeszcze 3 punkty potrzebuję. Dobra, to weźmy je może... No z filaru raczej nie będę korzystał. Zabierzmy te 3 punkty. Spoko. Czekaj, jeszcze właśnie muszę dorzucić ten nowy przedmiot. Zamiast tego może, i będzie ognisty oddech. Ale dobra, w sumie jak będę używał tego, to idźmy też w ten set, który to buffuje, czyli... O właśnie. W jedwabne szaty czarnego złota. Będę dostawał turbo w pierdol wtedy, no ale... Ale jolo. Coś za coś, jak to się mówi. Rzecz może przy dobrych wiatrach i będę dobrze używał tego... tego kroku chmury, to może uda mi się uniknąć paru rzeczy. Ale kto zrobi to samo dla ciebie? Spin! And flash! Kuźwa! Cooldown! Okej, koniecznie to chciałem zrobić, ale tutaj. O, super! Właśnie tego chciałem uniknąć. A nie, dobra, po prostu bije damage i kur... A, no tak, zapomniałem, że się tam... Yield to your
A, chciałoby się! No, kurwa! Now that my persuasion's failed, you'll go back to the pagoda and be remade. The clouds surge and shiver with thunder. No, Jezu, no i weź tu w dobrym momencie się kurde zbawuj albo odpędzi. Tremors forge thunder. Crashes spawn bolt. Git! Stój! Na klonu mnie już nie stać niestety. Nie mam prawego pojęcia co to było, nie wiem czy chcę wiedzieć. Pewnie, miej tu panie obszarowy atak, nie? Który wali w losowe miejsca. Dobra, to było chamskie. Jak showtime! Oczywiście. Że sobie stankowałem w tej jakże to uderzenie, to jeszcze dostałem do Wayne'a. No nie! Przeżyję? Dobra, przeżyję. Do dobrego. Stój! Nice. Jest prawie, prawie, prawie. Jest! Wreszcie! Oh. Master's right. Monkeys are set in their ways. Still though, you'll never crack the gold symbol. Okej, okay. To się zapowiada ciekawie. I co, jakoś ją przymusimy, żeby grzmotnęła w te talerze? Czy ona nam teraz ucieknie i ten... Czy ona nam ucieknie i później będziemy z nią walczyć? Jeszcze raz. O, chyba to pierwsze. No to kark przy okazji chyba złamany, no to już z nią jest spokój, tak mi się wydaje. Kto był w środku? Fajne grabie. Co to jest, mini dzik? Jaki uroczy! What took you so long? Constipation? I was nearly cooked alive in there. Gotowany z żywcem na tym chłodzie? Move it. A nie żyje jeszcze! Blasted eyesore! Wasn't even worth my second glance back in the court! On też jest same look again. A furry coat and a pinched face. Luck's all you've got. Great, another mute. Whatever. Let's not dally.
Now the turtle and I have shared a few tales. That yellow brow is not like other folks. That old monkey from Mount Quagwo asked me to back you up here to save you from his ugly tricks. He told me that once we gather all six relics, we can bring Wukong back. Let's say I buy it for now. I'll go and catch up with him first. You take a look around. Ej, no znowu to, czemu ja tak nie potrafię? A nie, dobra, jednak nie żyje. Kurde. Myślałem, że coś tu mogę jeszcze dodatkowo ogarnąć, no ale niestety. Ale widzieliście, też mi perłę longa dała. To ile już ich mam? A Jezu, jeszcze o tym bym zapomniał. Szpon wstrząsający górami, szpon longa, którego mięśnie i stawy przypominają splecione drzewo, kryje w sobie moc wstrząsania górami. No i dalej, to samo co w przypadku innych. A i ta nić, ta uprzędzona z delikatnego złotego włókna nić, sama w sobie jest skarbem. Można jej użyć do wytworzenia pancerza! Intrygujące! Nie tu. A i dowiedziałem się w końcu, co chodzi z tymi skupiskami. To jest część jakiegoś questa, który się przez całą grę trochę ciągnie. Jeszcze muszę dwa takie znaleźć, potem pokonać bossa, który da mi piąte i będę mógł z pięciu stworzyć specjalną tabletkę, która mi zbuffuje całą zbuffuje mi postać. No nie, no w bateriach jest tapera. No właśnie, tu jest. Dobra, mam 4, maksymalnie mogę mieć 10. Ale czy 10 jest w grze do znalezienia? Czy jest ich mniej? Bo jest 4 perły, są za każdego tego longa. Piątą dostałem teraz od tej... Piątą grową ogólnie, ale nie mówię, że piątą, którą mam przy sobie. Piątą grową dostałem teraz od tej babki. Tylko co jakby dalej się z tym robi? Good to know! Dobra, nie no, ja już to się rozejrzałem, longa pokonałem, no to możemy chyba iść dalej. Możemy iść dalej, myślę. Pociągniemy to jeszcze kawałek. O ile zaraz będzie kolejnej walki z bossem, na co trochę liczę. Że jej nie będzie. Zobaczmy, jak się nas ten żółw zabierze. Ziomek, a ty masz jakieś imię w sumie? Bo nie chcę ci mówić świniaku cały czas. The place is teeming with Yaowais. I doubt if you'll even survive to find Yellowbrow, given your meager might. Założymy się? Dobra, ale teraz myślę, mogę wrócić do tego setu ochry. All these years in this shithole. Rest easy. Once we're ashore, I'll take down that blasted temple to avenge you and Brother Snake. Okay, trochę to przycięło, ale. Kurwa, zajebiście to wygląda taka zajebiście kasenka. No, to kasenka też, ale sam to żółw wygląda zajebiście. Easy there! Easy! I hear you! Dead or alive, all suffer the same. You'd be better off staying a stone. Come on, cut the whips and whines, will you? You're too old for those! Yes, stop the sobbing! Stay here and wait. I'll check on your snake pal. Okay.
mogę dojść normalnie do tej kapli? Och, Jezu, tutaj, zapomniałem, że jak ja chcę biec, to muszę sam mu nakazać biec. On normalnie tak kroczy. Oho, nowy pancerz. Zobaczmy. Mundur łuskowatego longa. Myśliwy miraż zadaje obrażenia od porażenia i lepsza obrona, poproszę. Tak, chcę założyć. I żyły grzmotu to pasywka ogromnie skraca czas trwania stanu porażenia umiarkowanie zwiększa obrażenia od grzmotu. Jeszcze daj mi odporność na grzmot. Podoba mnie się. Ty, ale jak zajebiście wygląda w ogóle ten pancerz. Jezu, czemu? Czemu to jest kolejny set, który nie ma jakiegoś kapelusza fajnego? Bo sam ten kapelusz mi się podoba, tylko ta maska mnie wkurwia. Dobra, w sklepie coś nowego? Niestety nie, a troszeczkę liczyłem, że coś się pojawi. Dobra, sprzedajemy złoto. Odpoczywamy. Wszystko zregenerowane. Dobra, rozumiem, mamy iść tam, tak? To jeszcze tam jest przejście. A patrzcie, że Megulej z nami będzie atakował. Też fajnie. Okej. Dwa przejścia. Zobaczymy, które z nich okaże się bardziej opłacalne. Ale to w kolejnym materiale. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy Black Myth Wukong. Cześć!